Kalispera, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do Kardameny. To jest takie piękne miasteczko, słuchajcie, na południu Kos, które jest bardzo żywe, takie bardzo podobne troszeczkę do samej stolicy Kos, ale jest mniej, słuchajcie, związane z jakimiś tam zabytkami, chociaż jest tu parę kamyczków, ale bardziej jest to miejsce, gdzie macie ładne plaże, imprezki, bary, mały porcik. A witam Was w miejscu, które się nazywa Hotel Maya, tutaj Island Resort. To jest między innymi hotel, który Wam często sprzedaję. Także zaczynamy tutaj taki spacerek, słuchajcie, po Kardamenie od hotelu Island Maya Resort. Zobaczcie sobie tu hotelik. Proszę. O. Często go kupujecie, ma dobrą cenę. Zobaczcie, przepiękna plaża. I słuchajcie, idziemy sobie pospacerować troszkę po Kardamenie. Troszkę Wam pokażę z dołu. Troszkę, słuchajcie, z góry. Dużo tutaj też przyjeżdża wycieczek. Sporty wodne, słuchajcie, imprezki, bary. Jest tutaj życie nocne również. Także tak wygląda Kardamena Centrum. Słuchajcie, oprócz hotelu, oczywiście Maya Resort, mam tu dużo innych takich małych butikowych hotelików, takich można powiedzieć troszkę mniejszych. Także jak coś to piszcie, zapraszam Was na nixtravel.pl lub dzwońcie do mnie 505-1545 i zobaczcie. O, teraz przekładam kamerkę. O, tu mamy hotelik Maya Island Resort. I słuchajcie, teraz tutaj pod światełko jest, mamy godzinę 16. A tu, kochani, mamy, proszę, przepiękną plażę w Kardamenie. No i słuchajcie, idziemy sobie do przodu. Teraz słuchajcie, plaże tu są i płatne, i przy niektórych rolach nie są płatne. Zazwyczaj pamiętajcie o jednej kwestii, że u Greka, jak weźmiecie przy takich barach jakiś, nie wiem, napój typu kawę, piwo, jakiś drinka, zazwyczaj te leżaki macie gratis. Tak to się nawet nieraz przekonałem, czy wy. Tak też się nie martwcie, jak piszę na przykład tam 8 euro za komplet dwóch leżaków i parasolkę. Teraz przekładam kamerkę znowu, kochani, i idziemy sobie tutaj główną taką promenadą w Kardamenie. Są prysznice, słuchajcie, są ładne leżaczki. Mak wakacyjny. Zobaczcie, dużo najpeczek typu gyros, typu pizza tradition, proszę. Ładne klimaciki. Ładne leżaczki, to co lubicie. Kolorowo, przepięknie. I tu oczywiście mamy bukienwilię, które w Grecji są odwłoczną sprawą. O, zobaczcie, mamy też również bardzo fajną sprawę, bo mamy wjazd dla osób niepełnosprawnych. O, słuchajcie, jest tutaj winda, jest hamulec, leżak. Także proszę bardzo. Jeśli macie osoby niepełnosprawne, mogą sobie tu bez problemu wpłynąć do morza. O, kolejne ujęcia, słuchajcie, na plaży. Tutaj na Ola zrobi taki okrąg fajny. Proszę. Mamy Kardamenę. Słuchajcie, Kos jest bardzo fajną wysepką również dla młodych ludzi. Jest bardzo fajne do ogarnięcia, słuchajcie, autkiem. Bardzo proszę, nie da się tutaj zgubić. Zobaczmy sobie jeszcze raz tutaj dla niepełnosprawnych ten wjazd. O, i słuchajcie, idziemy sobie znowu z powrotem. O, proszę bardzo. Słuchajcie, hoteliki, jak widzicie, są przy plaży. Niektóre są troszeczkę w drugim, trzecim rzędzie. Także dla Was nie jest problemem sobie, słuchajcie, kupić taki hotel, który jest trochę tani i z tyłu, to jak najbardziej polecam. I zobaczcie, po raz kolejny leżaki. Tutaj dużo jest knajpeczek, barów. Tak wygląda Kardamena z dołu i troszeczkę będzie też jej pokazana, będzie troszkę z góry. Zobacz, jak pięknie. Jest troszkę, słuchajcie, problem polecieć dronem, bardziej wam pokazać Kardamenę, ponieważ ona jest tu w strefie lotniska, więc dokładnie to tak wygląda. Macie bardziej ujęcia z tyłu, a dlatego idę tutaj właśnie dołem, żeby Wam pokazać
kardameny z dołu, tak poczuć ją. Ja słuchajcie, tu w ciągu dnia jestem, też pokażę wam jeszcze wieczorem. I teraz jeszcze fajna rzecz, bo idziemy sobie, słuchajcie, do porciku. Ja tu troszkę znowu kamerę odwrócę. No, zobaczcie, tu macie taki bar street wieczorem. I tutaj jeszcze też jest fajna sprawa, ponieważ tutaj jest porcik, z którego odchodzą, słuchajcie, promy. Moi drodzy, między innymi na Resiki i na wyspę Nisiros. Zaraz wam pokażę, jakie to jest to miejsce. O, idziemy sobie tu śmiało do przodu. O, tak to wygląda. Jeszcze słuchajcie, ja akurat nie tutaj blisko mieszkałem w hotelu Porto Bello Beach, więc naprawdę cudownie, wrzesień, słuchajcie, 30 stopni. O, nie chcę się wracać, muszę wam powiedzieć. No i zaraz zrobimy też takie fajne ujęcie tutaj jeszcze u sportu. Także jak najbardziej wam polecam Kos, kardameny. Myślę, że ona jest... sama kardamena jest dla bardziej młodych ludzi. Słuchajcie, te hotele, które są po boku, między innymi to są, słuchajcie, Mitsisy, Maya, mój Portobello, te całe sieci Atlantis hotele, także dużo tego jest. Mikropoli, tu jest jeden hotel, dużo fajnych hoteli też jest na południu. Jak nie chcecie, żeby wam wiało za bardzo, to po prostu przyjeżdżacie do Kardameny na Kos. I słuchajcie, teraz wrócę kamerkę i zobaczcie, kochani, mamy porcik, mamy przepiękny porcik, z którego potem różne rejsiki i też oczywiście na Nisiros, bo tu jest blisko, z Nisiros mamy tam, słuchajcie, gdzie pokazuję palcem. O, tu są te promy, które tu na Nisiros. Ja na Nisiros tym razem nie byłem, bo bardziej byłem na wypoczynku. Hello. Kacpera. I proszę, o. I słuchajcie, żeby was nie zanudzać, jeszcze wam pokażę, kochani, tutaj fajnie, bo wam pokażę takie jeszcze ujęcie tutaj na plaży w Kardamenie od strony portu. O, tutaj pewnie jakieś takie są imprezy. Taki plac jest pewnie różne oficjalne, amfiteatr, jakieś festyny. No i słuchajcie, i proszę, tu będziecie mieć jeszcze fajne ujęcie, kochani, na plaży w miejscowości Kardamena. Słuchajcie, jest godzina przed 17, jak to kręcę. 14, jak się nie mylę, czy 15 września, bo w Grecji się nie liczy czasu ani godzin. Mówiąc pół żartem, pół serio, nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Pewnie znacie tą polską piosenkę i tam w Grecji się możecie czuć siga, siga. Zobaczcie, kochani, tu jeszcze wejdę sobie na kamyczek, zrobię wam taką fajną tutaj o panoramkę. Proszę, mamy, można powiedzieć, takie drugie centrum Kardameny, port. Tam dalej sobie też imprezy, bary macie, knajpeczki. I słuchajcie, tak to wszystko fajnie wygląda. O, to taki fajny będzie odcinek, gdzie pokazuję wam Kardamen, a przy okazji, słuchajcie, tak można powiedzieć, troszkę wam podsumuję ten kosik, czyli pamiętajcie, że na Kos mamy dwie takie duże miejscowości do życia, takie, to jest typu, no czy mam typu, Boże, słuchajcie, kochanie, to jestem też udany. Mam oczywiście stolicę, miasto Kos, mam Kardamenę, no i z takich troszkę mniejszych to Tigaki, których też jeździcie, Marmari. No i słuchajcie, dla kogo jest Kos? No dla wszystkich. Ale jak lubicie taką wiejską atmosferę, jazdę rowerami, kochani, takie hotele klubowe niskie do pierwszego piętra, to na pewno wybór Kos będzie genialny. Wyspa świetna też dla ludzi, którzy pierwszy raz do Grecji, ponieważ można się łatwo autkiem tutaj poruszać. Odległość to jest kwestia, nie wiem, 20-30 km. Także do takich, powiedzmy, jesteście w jakiejś miejscowości, to maksymalnie do takich dalekich miejscowości macie pół godziny autkiem, więc wszędzie jest blisko, fajnie pospacerować. No i słuchajcie, jeszcze odwrócę kamerkę troszkę tutaj w tą stronę teraz, w stronę słońca na plaży. O, nacieszę się tym widokami, bo w Polsce, słuchajcie, idzie jesień, zima.
Więc będzie Wam się fajnie oglądało tego vloga. Słuchajcie, ceny. Ceny jak najbardziej, słuchajcie, są bardzo dobre. Uważam, że mniejsze niż w Polsce. Naprawdę Grecja, słuchajcie, no mógłbym powiedzieć tak burzatym pusterom, że prawie się nie zmienia. Ceny też jakoś wielce nie drożeją. W porównaniu do Europy, do nas, do Polski, to naprawdę będzie Was w Grecji stać na prawie wszystko. O, i tak sobie jeszcze idziemy, tu fajne knepeczki, bary, zobaczcie. O, ja tu sobie, słuchajcie, jeszcze przyjadę wieczorkiem na jakieś piwko. I słuchajcie, tak wygląda między innymi Kardamena. I słuchajcie, jak widzicie, taki spacerek po Kardamenie ze mną, tutaj w centrum. Taki zadup ja Wam nie będę pokazywał, tylko troszkę Windsrona sobie zobaczycie. I teraz tak, kochani. I teraz będę się pomału z Wami żegnał. Jesteśmy w Kardamenie. Polecam Wam Kardamenę. Dziękuję Wam za rezerwację oczywiście w tej destynacji, czyli Kosie. I słuchajcie, i zobaczcie jeszcze raz takie ujęcie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych vlogach z Kos czy z innych destynacji, który jeżdży po Europie czy po świecie. Wasz fan Aleksander. I jeszcze na koniec, o, tutaj zobaczcie parę ujęć Island Maya. Jak jesteście pewni czy niepewni tego hoteliku, to słuchajcie, na pewno Wam go polecam. O, i ja, niespodzianka, jeszcze wejdziemy tutaj, pokażę Wam recepcję. O, super. Widzicie, tak wygląda hotel tu w środku. Nowiony, odnowiony. Bar, boho, restauracyjka i w stylu ciga. Słuchajcie, kończę ten vlog w hotelu Maya w Kardamenie. Do zobaczenia, kochani, pa! Ciga, Efharisto Parakalo, Yamas. Tak, kochani, tak wygląda wieczorna Kardamena. Zakupy, imprezy, wszystko co chcecie, to macie. Zapraszam do Kardameny.